Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim państwa gościem jest dziś pan Adrian Zandberg, poseł Lewicy, partia Razem. Witam. Dzień dobry. Panie pośle, w Lubuskie zawitali państwo jako główni przedstawiciele Lewicy Polskiej. Jaki powód? Już kampania wyborcza ostro rusza? Objeżdżamy Polskę z naszym programem. Wie pan, ja mam poczucie, że w Polsce politycy strasznie dużo zajmują się sami sobą i tym, co dzieje się w parlamencie, a prawdziwa polityka to jest polityka o sprawach zwykłych ludzi i wśród ludzi. I na tyle, na ile możemy, na tyle i na ile pozwala na to harmonogram Sejmu, staramy się tak tę politykę uprawiać. Jesteśmy tutaj z naszymi propozycjami programowymi, bo Lewica to jest polityka demokratyczna i prospołeczna. Polityka, która dba o ludzi, a nie zostawia tych ludzi samym sobie, jeżeli są w trudnej sytuacji życiowej. I z takimi propozycjami tutaj jesteśmy. Propozycjami na ten kryzysowy czas, który w tym momencie nadszedł, ale też propozycjami, które są skierowane do bardzo konkretnych grup społecznych, które są narażone. Powiedzmy o tych propozycjach w takim razie, bo ja się cieszę, że państwo ten program mają i prezentują, bo największa partia opozycyjna do dzisiaj nie potrafi przedstawić głównych tez swojego programu, poza odsunięciem obecnie rządzących od władzy. A Lewica? Ja trzymam się prostej zasady. Zamiast recenzować innych, wolę mówić o tym, co sam mam do powiedzenia. Więc jeśli pan pozwoli, trzy zdania. Trzy sprawy. Główne tezy, tak. Trzy sprawy. Pierwsza sprawa, pracownicy budżetówki. Mamy dzisiaj sytuację, która jest naprawdę groźna. To znaczy ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, zarabiają w praktyce realnie coraz mniej. Bo co prawda, te pensje nie spadają, jeżeli spojrzą na przelewy na konto, no ale jeżeli chodzi o to, co można to kupić w sklepie, ile wystarczy na czynsz, spada. Tak, no spada. No i co to oznacza? To oznacza, że ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa, nauczyciele, pielęgniarki, niemedyczni pracownicy ochrony zdrowia, ale też pracownicy samorządowi, bo to nie jest tylko kwestia pracowników pracujących dla budżetu państwa bezpośrednio, dostają taki sygnał, że wasza praca nie jest przez polskie państwo doceniana. I co robią wtedy ludzie? No, zaczynają się rozglądać za kimś, kto tę pracę doceni. Zaczynają szukać innej pracy. To się kończy tak, że już w wielu polskich miastach jest problem, bo dzieciaki przychodzą do szkoły, ale nie ma nauczyciela tego przedmiotu, tylko jest zastępstwo. Bo szkoła szuka nauczyciela i nie może znaleźć. To dotyczy zwłaszcza przedmiotów ścisłych, ale też często nauczycieli języków. Tego etapu doszliśmy, na którym ludzie mają poczucie, niestety, że polskie państwo nie dowozi, że zawodzi ich, jeżeli chodzi o dostarczanie podstawowych usług publicznych. Lewica to są silne usługi publiczne. My wiemy, że te silne usługi publiczne muszą kosztować, dlatego też Lewica to jest sprawiedliwszy system podatkowy, takim, w którym wielkie korporacje faktycznie płacą w Polsce podatki, a nie migają się od płacenia w Polsce podatków. Więc jednym słowem, podwyżki dla pracowników budżetówki to jest rzecz niezmiernie ważna, to musi zdarzyć się już. Druga sprawa to jest zabezpieczenie osób starszych. Osoby starsze dzisiaj w Polsce, seniorzy, to jest ta grupa, która jest mocno narażona na konsekwencje wzrostu cen. I to uderzy bardzo mocno. 13, 14 emeryturę, jednak wydaje się, że coś tu zostało zrobione dla tych osób. Ja słyszę od osób starszych, których jest sporo na tych targowiskach, na bazarach, na których jesteśmy każdego dnia od rana, zachęcając tam do programu Lewicy, słyszę od nich, że się boją. Że boją się o to, co będzie tej zimy, że boją się o najbliższe miesiące, że boją się tego, czy będą mieć pieniądze na to, żeby zapłacić rachunek, zapłacić za leki, po prostu przeżyć. I to jest, powiem panu tak, 2 lata temu takie słowa padały rzadziej. 2 lata temu ludzie mieli taką nadzieję, takie poczucie, że jest jak jest, ale w dłuższej perspektywie czasu będzie szło ku dobremu. Dzisiaj ludzie to poczucie stracili, boją się o przyszłość. Czy proponuje państwo podniesienie emerytur? Proponujemy wprowadzenie zabezpieczeń dla tych, którzy są w naprawdę trudnej sytuacji. Mamy tu na przykład na myśli osoby, które straciły w wieku starszym małżonka. Mówimy o wdowach, to przede wszystkim są starsze kobiety, które w tych ostatnich latach życia są często narażone na same, wiadomo, na jedna emerytura to jest problem. Tak, więc mamy propozycję tutaj zmian, jeżeli chodzi o tak zwaną rentę wdowią, ale to jest też kwestia tego, żeby dotrzeć oprócz samego wsparcia finansowego też z usługami publicznymi, bo ludzie potrzebują czuć wsparcie i swojego państwa, i swoich samorządów, że to państwo i te samorządy nie zostawiają ich samych. I to są dla nas zupełnie kluczowe rzeczy, żeby polskie państwo przestało
uciekać od tej odpowiedzialności. Dobrze, panie pośle, ważne rzeczy, o których pan powiedział rzeczywiście, a z kim pan zamierza zrealizować te punkty programowe, te tezy programowe, bo jeżeli Lewica rządziłaby z partią Platforma Obywatelska, czyli z partią, która dzisiaj nie wiadomo, czy jest liberalna, czy może już zmieniła front, to znając i wiedząc to, co Platforma robiła wcześniej, podwyższanie wieku emerytalnego, antyspołeczne reformy, no to chyba ciężko byłoby przeforsować pana pomysły. Panie redaktorze, ja podchodzę do polityki bez złudzeń, a to oznacza, że wiem, że o kształcie rządów decyduje wynik wyborów i o tym, jaka jest polityka rządu, decyduje to, jaką siłę mają poszczególne partie polityczne. Ja wiem jedno. Wiem, że jeżeli chcemy, żeby Polska po PiS-ie była prospołeczna, jeżeli chcemy, żeby Polska po PiS-ie była Polską, która nie zostawia ludzi za burtą, to potrzebujemy w parlamencie silnej, prospołecznej lewicy, od której będzie wiele zależało. I odpowiedź na pytanie, jaka będzie Polska po Prawie i Sprawiedliwości, da wynik najbliższych wyborów. Bo że w tych wyborach, jak pan świetnie pan wie, bo pewnie też pan śledzi te badania społeczne, podobnie jak chyba i my to robimy. Każda osoba interesująca się polityką od kilkunastu śledzi. Miesięcy nie było już takich badań społecznych, które dawałyby PiS-owi choćby cień szansy na samodzielne utrzymanie władzy. A że PiS zrobił wszystko, żeby stracić zdolność koalicyjną z całym światem, to oznacza, że PiS z tą władzą się pożegna. To już jest dosyć no, jasne. No musiałby pewnie jakiś polityczny meteoryt spaść na Polskę. Różnie w polityce bywa, jak pan wie. Żeby ten trend długoterminowy odwrócić, tak? PiS wykopał rowy pomiędzy sobą a młodymi wyborcami. Te absurdalne decyzje dotyczące zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, myślę, że były takim ostatnim akordem, który ten proces podsumował. To już się... I teraz też... dlaczego o tym mówię? Bo w związku z tym najbliższe wybory, to już nie będą wybory o to, czy PiS ma rządzić dalej, czy nie. Najbliższe wybory to będą wybory, w których Polacy odpowiedzą na pytanie, co po PiS-ie, w którą stronę po Prawie i Sprawiedliwości. Otóż ja chcę, i to jest stanowisko i Razem, i szerzej Lewicy, żeby to była strona prospołeczna, żeby to było europejskie, naprawdę europejskie państwo do dobrobytu. PiS dokonał sporo reform społecznych, to może państwo by razem, jak patrzę i słyszę, jak pan o tym mówi, to gdzieś tam wspólny mianownik się chyba nawet niestety, rodzi tych społecznych działań. Niestety PiS zrobił też wiele złych rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie wolności światopoglądowej, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o praworządność i teraz poniesie za to konsekwencje. Natomiast, żeby była jasność, są sprawy, które trzeba zachować. Mówię tu m.in. o programie 500+. Mówię tu o takich instytucjach jak minimalna płaca godzinowa, którą zresztą trzeba w Polsce podnieść, bo w tym momencie nie nadąża już za wzrostem roku, cen. Od czerwca 3000 bodajże no, 500 zł prawie będzie najniższa płaca. Tylko problem polega na tym, że jak pan wie świetnie, panie redaktorze, płace przestały w tym momencie nadążać za wzrostem cen. Bo przecież nie o to chodzi, ile dostaniemy ładnych, kolorowych papierków jako pensję. Istotne jest, co możemy za te papierki kupić w sklepie. Istotne jest, czy one nam wystarczą na to, żeby opłacić rachunki, czy one dają nam poczucie życiowego bezpieczeństwa. Z tym zaczyna być problem. Jak pan spojrzy na oficjalne dane z Głównego Urzędu Statystycznego, rządowe dane, tak? No to tam widać przez czarno na białym, że płace w Polsce przestały nadążać za cenami. No, i to jest bardzo poważny problem, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy zarabiają niewiele, bo jeżeli ktoś zarabia niewiele, to znaczącą większość pieniędzy przeznacza na swój dach nad głową i na to, żeby kupić jedzenie, żeby przeżyć. Kończąc ten temat, panie pośle, będzie wspólna lista opozycji? Jak pan na to patrzy? Jest pan zwolennikiem takiego rozwiązania? Ja jestem zwolennikiem tego, że politycy zamiast ciągle rozmawiać o sobie i o układankach i o tym, kto z kim, a kto nie z kim, zaczęli więcej mówić o tym, po co. Tak? I poza tym słucham też innych i słyszę dosyć jasne deklaracje, z których wynika, że jednej listy nie będzie. Więc myślę, że zamiast zajmować się w związku z tym już takimi lekko przeterminowanymi szachami, lepiej, żebyśmy porozmawiali o programach, o konkretnych rzeczach, które chcemy za rok, za dwa lata, za trzy lata w Polsce wprowadzić. My kładziemy te rzeczy na stół, to są konkretne projekty ustaw. Poczynając od kwestii bezpieczeństwa socjalnego, wsparcia dla osób starszych, przez rzeczy takie jak bezpłatny, ciepły posiłek w szkole dla każdego dziecka. To jest rzecz niezmiernie ważna. A to jest coś, tego co nie działa. Ma posiłków? Bezpłatne dla wszystkich, powszechne. Mhm. Ta bezpłatność jest niezmiernie ważna, żeby nie było stygmatyzacji, żeby nie było tak, że dziecko, które jest z mniej zamożnej rodziny, jest wytykane palcami. To są super ważne sprawy. Jak się spojrzy na Skandynawię, to widać, że tam ta inwestycja w takie właśnie
równościowe podejście do szkoły, ona bardzo się opłaca, bo dzięki temu potencjał całego społeczeństwa rośnie. Te piękne pomysły, się zastanawiam, skąd byśmy wzięli na to pieniądze, ale... Ja między innymi o tym mówiłem na początku. Proszę pana, trzeba uczciwy sposób opodatkować wielkie międzynarodowe korporacje. I powiem panu, że włosy dęba stanęły na głowie, jak wczoraj słuchałem polityków niektórych z obozu rządzącego, akurat to byli politycy z partii pana Ziobry, którzy zaczęli mówić, że Polska teraz powinna grać twardo w Brukseli, w związku z czym powinniśmy wysadzić w powietrze zmiany w opodatkowaniu międzynarodowych korporacji. Te zmiany są po to, żeby korporacje zaczęły w końcu płacić podatki w Polsce, w Europie. Więc co to jest w ogóle za pomysł, że sami strzelimy sobie w nogę i zablokujemy zmiany, które są dla Polski korzystne, żeby pokazać Brukseli język? No to jest głupie, no trzeba w jakiś racjonalny sposób postępować i mi zależy na tym, żeśmy taką właśnie odpowiedzialną społecznie, ale także twardą politykę, jeżeli chodzi o te największe podmioty, w końcu jako państwo zaczęli prowadzić, bo ja już powiem panu, że trochę po tych trzech latach w parlamencie mam dość tego, jak szaro gęszą się w polskim parlamencie lobbyści wielkiego biznesu, jak uważają, że to oni mogą wskazywać, w jaki sposób w Polsce ma wyglądać prawo. Ja chciałbym, żeby w Polsce dużo większą rolę w tym, jak kształtujemy prawo, miały interesy przeciętnego człowieka niż interesy tych największych. I od tego jest lewica. Stawiamy kropkę, panie pośle, bo jeszcze jedno zagadnienie. Mamy jeszcze kilka minut. Chodzi o Ukrainę. Pytanie brzmi, czy Putin, pana zdaniem, dąży do ludobójstwa? Kijów nie ma już w tej chwili wody. Odcięty jest prąd niemal w całym kraju. Za chwilę może skończyć się to katastrofą humanitarną. Myślę, że to nie tyle za chwilę, co ta katastrofa humanitarna w wielu miejscach już pełzająca się dzieje. To jest oczywiście polityka zbrodnicza i to trzeba nazywać po imieniu. Ja to mówiłem zresztą kilka dni temu u jednego z pana kolegów, że pan Putin i pan Ławrow nie powinni wybierać się na posiedzenia G20 czy na posiedzenia OBWE, tylko powinni wybrać się w drogę do Hagi, do Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo tam jest ich miejsce. Czeka ich druga Norymberga? Ja uważam, że to, z czym mamy do czynienia, to jest zupełnie skandaliczne naruszenie norm prawa międzynarodowego i zupełnie skandaliczne naruszenie podstawowych praw człowieka, jeżeli chodzi o ludność cywilną. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że ci, którzy wydali te rozkazy, powinni ponieść za to konsekwencje. Natomiast to jest rzecz jedna, to znaczy możemy się w tej sprawie oczywiście wszyscy pozgadzać w studiach radiowych i to szczytnie i słusznie, ale trzeba też myśleć o tym, co wydarzy się za 2-3-4 tygodnie, jeżeli sieć energetyczna Ukrainy zostanie trwale zniszczona w środku zimy. To oznacza, że w największych ukraińskich miastach warunki do życia staną się tak trudne, że miliony ludzi będą z nich uciekać. Część z nich ucieknie na ukraińską prowincję. Część może trafić ponownie do Polski. Bardzo chciałbym wiedzieć, że jesteśmy na to przygotowani także od strony instytucji państwa, bo nie może być tak, że państwo za każdym razem będzie zrzucało odpowiedzialność za pomoc na barki ludzi. Ostatnim razem, kiedy doszło do tej masowej fali, to też doszło do masowej fali pomocy. Polacy na spektakularną skalę otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy. Ale to nie może wyglądać w taki sposób, że rząd ucieszy się tym, że Polacy mają wielkie serca i powie, to już nie jest nasza sprawa, ludzie ten problem rozwiązali za nas. No, rząd musi brać odpowiedzialność za sytuację kryzysową. Rząd nie zorganizował też pomocy, bo pan, obserwując to i patrząc, jak chociażby u nas w regionie otrzymywali pomoc obywatele Ukrainy, to powiem szczerze, że w wielu miejscach ta pomoc była zaplanowana, została przeprowadzona. Oczywiście w dużej mierze dzięki temu, że Polacy, jak pan powiedział, otworzyli swoje serce. Proszę pana, ja patrzyłem na to nie tylko z perspektywy województwa mazowieckiego, ale też wielu innych miejsc w Polsce, gdzie wszędzie niemalże widziałem, że tym dominującą siłą była siła społeczna i oddolnej samoorganizacji. To jest wspaniała rzecz. To jest rzecz, której możemy być jako społeczeństwo dumni. Ale ja chciałbym, żeby polskie państwo nie patrzyło na to jako na pretekst do tego, żeby zwolnić się z odpowiedzialności za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. I chciałbym, żeby tu, na takie sytuacje, był gotowy plan. Mam nadzieję, że takie plany zostały
sfinalizowane, a nie tylko ogłoszone parę miesięcy temu, bo możliwe, że będziemy niedługo przed poważnym testem. To na koniec jeszcze jedno pytanie, mamy minutkę dosłownie. Niemcy oferują nam systemy Patriot, oferują samoloty wielozadaniowe do pomocy, żeby strzec też granicę wschodniej Polski. Jak powinniśmy zareagować pana zdaniem? Powinniśmy przyjąć tę pomoc? Bo minister Błaszczak mówi super, ale przekażcie to od razu na Ukrainę, tam się bardziej przydadzą. No, uważam, że trzeba postępować racjonalnie. Wiemy, że niemieckie Patrioty i Niemcy, które są obsadzone zresztą przez niemieckie, czyli natowskie załogi, nie będą operowały poza granicami Paktu Północnoatlantyckiego, więc takie mówienie przekażcie je na Ukrainę, to jest, przepraszam, ale trochę pusty gest, bo minister Błaszczak wie równie dobrze jak ja, że to się nie wydarzy. Natomiast jeżeli chodzi o samą propozycję tego wsparcia tu, na terenie Polski, żeby chronić teren Polski, to ja uważam, że należy podchodzić do tego racjonalnie i do tego też namawiałem rządzących, bo oni nieraz mają takie podejście niestety, które brzmi nie, bo Niemcy. Nie, Niemcy to nie chcemy. No, moim zdaniem to jest propozycja, którą należy potraktować bardzo poważnie. I Paktu Północnoatlantyckiego. To jest propozycja, którą należy potraktować bardzo poważnie. Moim zdaniem ciekawa propozycja. Jeżeli ona pozwoli na to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo polskiego terytorium, to warto rozważyć to, żeby z niej skorzystać. Musimy kończyć. Adrian Zandberg, Lewica, Partia Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.